Dzisiaj zaczynam tak trochę od tyłu, bez pokazywania twarzy. Tematem będzie ten gryf, który przyznam się, że był na górze u mnie, ale go nigdy nie testowałem. Znaczy, testowałem go na jakichś tam, nie wiem, 30 czy 40 kg, więc mogłem powiedzieć tylko tyle, że noże jest. No i powiem szczerze, po takim głębszym spojrzeniu na ten temat już mam pewne wnioski, które no niestety no nie są jakieś super pozytywne. Może zaczniemy od jakby specyfikacji. Gryf ma 120 cm. Po całej długości ma średnicę 50 mm, więc jest bardzo fajny do treningu. W szczególności treningu armwrestlerskiego, gdzie ten uchwyt grubszy ma dużo fajniejsze przełożenie na progres. Ale to tak chyba z pozytywów to już chyba wszystko, ponieważ no, wykonanie jest takie sobie, co też widać, że po no, pierwszym użyciu lakier sobie zniknął. Teraz taki mały test tym ciężarem. To jest 58 kg. Chwyt fajny. Dobrze wchodzi biceps. Teraz mamy niecałe 70 kg, 68 kg. Zobaczymy, czy moje płuca, bo jeszcze ta choroba chyba niespecjalnie ze mnie zeszła, dadzą radę temu. No 70 kg jakoś idzie. No, zebrałem z ciężaru. Powstało milion rys. Na przykład tu. No nie wiem. Może jakby to 5 dych kosztowało, to można by było coś takiego sobie zostawić. Chociaż ja bym pewnie zostawię, bo nie będzie mi się chciało tego reklamować, ale chyba łatwiej by było zrobić sobie takie cięcia kątowe na zwykłej rurze, takim słupku do ogrodzeniowym, to sobie pospawać i będzie cięższe, trwalsze i człowiek będzie miał w dupie, czy to ma rysy, czy nie ma rys, czy ma rdze. No to jest niestety słabe i tak, jeżeli miałbym to ocenić, to jest 3 na 10, 4 może. I to 4 tylko ze względu na sam charakter jakby treningu, którym można wykonać tego typu urządzeniem. No to by było na dzisiaj na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczyska.